16 sierpnia, wtorek z Ewangelii Świętego Mateusza: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? O właśnie, my często jesteśmy zatroskani o te rzeczy materialne, o to wszystko, co e, możemy mieć, posiadać, e, zmartwieni, czy, czy tego nie zatracimy, czy tego nie zgubimy, czy ktoś nam tego nie ukradnie. My chcielibyśmy mieć. Dużo więcej i, i być taki, tacy pewni siebie, że, że coś posiadamy. Być bogaci materialnie. E, a żeby pójść za Chrystusem, żeby pójść z Chrystusem, trzeba po prostu wszystko zostawić. Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Zobacz, ile Ty w życiu swoim umiesz zostawić e, dla Chrystusa. Czego umiesz pozbyć się, aby wybrać miłość. W swoim czasie, zobacz w codzienności, w modlitwa Twoja. Czy potrafisz to, co jest w ciągu dnia nie wiem film, telewizja, internet, jakieś media społecznościowe zostawić na bok, a pójść w relację z Chrystusem, na swoją modlitwę? Czy potrafisz w niedzielę, w święto wybrać czas na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii? Zobacz, jak wiele rzeczy jest codziennie, których oddzielają ci od pana boga które nie pozwalają ci pójść za Chrystusem oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą opuścić wszystko dla Chrystusa pójść z Chrystusem pójść razem z nim pójść ku wieczności ku zbawieniu to chyba jest to co możemy od niego otrzymać świętość niebo pamiętajmy że to życie nasze ziemskie przeminie że to wszystko się kiedyś skończy i czeka nas coś, co jest dzisiaj jeszcze naszym oczom realnie niewiadome, ale my w to wierzymy. Musimy w to wierzyć. Musimy to przyjąć, że Bóg dla nas przygotował coś po śmierci piękniejszego niż to, co tu na Ziemi życie wieczne, zbawienie. Cóż więc otrzymamy? Otrzymamy świętość. Ale starajmy się. Porzucić to, co ziemskie. Oczywiście, nie wyzbyć się. Bóg nie chce, Jezus nie chce tego, abyśmy pozbyli się wszystkiego całkowicie w życiu. Ale żeby te życie, te rzeczy materialne, te rzeczy, którymi często w ciągu dnia żyjemy, nie zabijały w nas miłości do Boga, nie zabijały w nas relacji miłości do drugiego człowieka. A często tak jest. Moi drodzy, na te dobre przeżycie dzisiejszego dnia serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.